Mati, dwa dni grania za nami. Jak te dwa dni oceniasz? Jak to według ciebie wygląda? Bo dzisiaj było widać, że ta konstrukcja ataku wyglądała już lepiej. Ta piłka chodziła szybciej i dobrze funkcjonowała. Zgadza się. Dzisiaj wyglądało to dużo lepiej, mimo że graliśmy w osłabieniu, bo team nam wypadł z gry, więc gdzieś tam teoretycznie mogłoby się wydawać, że będziemy mieć problem i ze zbiórką, gdzieś tam zestawianiem, powiedzmy, zasłon, z minutami po prostu do rozdzielenia, ale myślę, że wyglądało to całkiem nieźle, jak na to, jakimi problemami graliśmy pod deską. Byliśmy skupieni na tym, żeby ograniczyć straty, zastawiać mocno zawodników podkoszowych przeciwnika i myślę, że to się udało. Strat myślę, że się nie udało ograniczyć, aczkolwiek gdzieś tam pchaliśmy tą piłkę do przodu, mądrze się nią dzieliliśmy i myślę, że dzisiaj lepiej to wyglądało niż wczoraj. No tą deskę wygrywamy 35-24, nawet brak bez teama, jest to imponujący wynik. No na pewno, tak jak mówię, na tym się mocno skupialiśmy, bo wczoraj trochę nam po głowach poskakali zawodnicy drużyny przeciwnej, także jak widać można i teoretycznie na większym zmęczeniu, bo wiadomo, że każdy mecz kosztuje nas dużo energii i krótszym składem, a byliśmy w stanie to zrobić, więc myślę, że teraz gdzieś tam trzeba te straty ograniczyć, zgrywać i poznawać każdy siebie nawzajem i będzie dobrze. Trener Urban mówi, że mocno pracujecie na tą organizacją gry, to widać krok po kroku, w każdym tygodniu kolejne elementy będą dokładane, idziemy po zwycięstwo. Na pewno tak, aczkolwiek myślę, że i tak troszeczkę czasu potrzeba, bo ten system, ja już go troszeczkę znam, bo byłem dwa sezony temu tutaj i nawet wcześniej gdzieś tam jak oglądałem mecze drużyny Stali, to gdzieś tam mniej więcej wiedziałem, jakie są założenia taktyczne. Myślę, że gdzieś dla nowych zawodników to na pewno nie jest tak, że w 3-4 tygodnie uda się wszystkiego nauczyć, a mamy przecież całkiem nową drużynę, bo zawodnicy, którzy rok temu zostali z poprzedniego sezonu, oprócz Jacka Ruteckiego, no to Damian i David, ich na tą chwilę nie ma, więc można powiedzieć, że drużyna jest całkowicie nowa, system jest dosyć mocno rozbudowany, ale ja wierzę w ten system i myślę, że wszyscy też wierzą w ten system. I jak dobrze go poznamy, dobrze się będziemy w nim odnajdywać, to będzie nam to dawało zwycięstwo. W to wierzymy. Mati, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Andrzej, twoja ocena tych dwóch dni zmagań, jak to podsumujesz? Bardzo pożyteczne gry kontrolne, dużo na pewno nas nauczą, tym bardziej ta dzisiejsza, gdzie było duże zmęczenie, my w wąskiej rotacji i do tego zagraliśmy końcówkę na styku. Ważne jest właśnie, aby też grać takie końcówki, bo to odparnia na przyszłość i wierzę, że w lidze to właśnie taka końcówka już będzie wygrana. Myślę, że rok temu nam trochę tego zabrakło w okresie przygotowawczym. Teraz mamy ciężki sparring Panterów. Na pewno zwycięstwo będzie trudno, ale my poprzez sparingi chcemy się jak najlepiej przygotować do ligi, nie bacząc na to, czy są wygrane, czy przegrane. Oczywiście gramy o zwycięstwo, ale tak naprawdę liczy się to, jak wypełniemy na początku ligi, a nie jak w meczach sparingowych. Dzisiaj ta gra wyglądała już lepiej, lepiej dzieliliśmy się piłką, to idzie w dobrą stronę, idzie w tą stronę, którą ty byś chciał. Oczywiście mamy swoje problemy i zdrowotne, i zmęczenie, jednak czy ty jesteś z tego zadowolony i w jakim kierunku to idzie? Uważam, że idzie to w dobrym kierunku. Robimy postępy, nie powielamy błędów poza stratami, które powielaliśmy wcześniej. Ostatnio mocno pracowaliśmy nad organizacją gry i naprawdę w tych dwóch meczach było dużo, dużo lepiej. Można powiedzieć, że to jest niebo a ziemia między tym, co było. We wczorajszym meczu trochę uciekły podstawy defensywne. Dzisiaj było z tym lepiej, ale też ćwiczyliśmy różne rodzaje obrony. W jednym z nich, tych nowym, było dużo błędów i prostych błędów, często komunikacyjnych. To może nie są komunikacyjne, to są też, to trzeba po prostu przetrenować, a tego jeszcze wystarczająco dużo nie przetrenowaliśmy, a po to też są właśnie takie mecze, abyśmy to przetrenowali. Andrzej, żeby to wszystko dobrze szło, tego życzę i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.